ja z nim nie będę gadała o tym, bo to i tak nie ma sensu. Czyli o tym, ile możliwości na życiowe zwroty akcji straciliśmy, dlatego, że wydawało nam się, że potrafimy czytać w cudzych myślach. Cześć, jestem Aga Rogala, a to jest seria na temat strefy komfortu, czyli mózg na kanapie. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, kliknijcie koniecznie tutaj, nadróbcie wszystkie zaległości, a teraz już do dzieła. Przypomnijcie sobie wszystkie te rozmowy, które powinny się były odbyć, a których perspektywa była bardzo trudna. Na przykład z żoną o tym, że chciałbyś bardzo, żeby pomiędzy byciem matką a byciem matką ona była też kobietą, za którą kiedyś szalałeś. Albo z mężem o tym, że to, co robi albo to, czego nie robi, sprawia, że nie czujesz się kobieco, nie czujesz się kochana, nie czujesz się ważna. Albo ze swoimi rodzicami o tym, że wy to już jesteście odrębną rodziną i macie swoje zasady, swoje pomysły na życie, nie wiem, na odżywianie się. A może rozmowa z koleżanką z pracy, że bardzo chciałabyś nie przegadywać najlepszego swojego czasu na produktywność i szansy na ukończenie szybciej zadań. A może rozmowa z kumplem, że jego dowcipy są no poniżej twoich możliwości percepcji. Tak czy inaczej, jest ileś takich rozmów, ileś takich spraw, które powinno się było omówić, ale z jakiegoś powodu one prędzej lub później kończą się to i tak nic nie da. Skąd to i tak nic nie da się bierze? Po pierwsze, bierze się stąd, że my odbywamy w naszych głowach dialog, który jeszcze nigdzie nie miał miejsca. Myślimy sobie, to ja wtedy powiem to i to, ale on pewnie odpowie mi, że to i tamto i wtedy... No i właśnie, słowa z naszej głowy wsadziliśmy w cudze usta, które być może nawet nie wiedzą, że w ogóle cokolwiek się kroi. I teraz tak, ja rozumiem, że my możemy mieć wiedzę na temat tego rozmówcy naszego potencjalnego na tyle rozległą, że na przykład jesteśmy w stanie przewidzieć jakieś reakcje, a może nawet konkretne słowa. Tylko problem polega na tym, że cała energia, którą moglibyśmy wykorzystać na to, żeby na przykład skompletować swoje skuteczne argumenty albo wymyślić swoją strategię na tą rozmowę, żeby ona się potoczyła w jakiś taki chciany przez nas sposób, a może w ogóle na, wiecie, odegranie tego tak na próbę przed lustrem, to cała ta energia idzie w stres rozmową, która się nie odbyła. A po drugie, i to jest właśnie, znowu, wracamy do tego stresu, bo perspektywa tej rozmowy i to, co my czujemy w związku z nią, budzi w nas frustrację, budzi w nas, no właśnie, stres, budzi nieprzyjemne emocje, a nasz mózg ma taki imperatyw, żeby nas przed tym bronić, ponieważ to są niefajne hormony, nieprzyjemne doświadczenia, dzieją się z nami różne rzeczy, których my nie chcemy, bo nie są przyjemne, więc brońmy się. W dużym uproszczeniu, jak się broni mózg? Stosując na nas mechanizmy psychologiczne takie, które są skuteczne. Ich jest wiele, ale powiedzmy, że upraszczając, to będą takie zdania, które nam się w głowach odgrywają. Na przykład, wiesz, że nie jesteś dobra w takich rozmowach. Nigdy ci tak nie szło w tym. Słuchaj, fakty są takie, że ona cię zagada. Dobrze wiesz, ona cię przegada, ona jest lepsza w te klocki, przegada cię i po prostu się skompromitujesz. Pamiętasz w zeszłym roku, jak próbowałaś tej rozmowy? To nie był dobry pomysł. No dobra, ale czy to jest naprawdę taki duży problem? To się w sumie da przełknąć, jakoś tam przymknąć na to oko. Jak nie ten problem, to będziesz mieć inny, a ten to przynajmniej znasz. Niezależnie od tego, co wybierzemy sobie z naszej palety możliwości, to my dostaniemy dowody na to, że mamy rację. Dlatego, że nie widzimy świata obiektywnie, mam nadzieję, że już nikt nie ma takich złudzeń, tylko subiektywnie wybieramy to, co chcemy zobaczyć. A chcemy zobaczyć, że mamy rację. W związku z tym, jeżeli wierzyć, że ta druga strona jest bojowo nastawiona, że z pewnością nas zaatakuje, to my zobaczymy wszystkie na to dowody, nawet tych, których nie ma. Jeżeli wierzymy w to, że za słabi jesteśmy w te klocki, to dostaniemy na to dowody. Jeżeli wierzymy w to, że lepiej nam idzie w sprawach bardziej technicznych, a takie trudne rozmowy to może ktoś inny, bo ja nie, to naprawdę na wszystko dostaniemy potwierdzenia. Po to, żeby zachować status quo, bo status quo to jest strefa komfortu. Znane ziemia pod nogami, grunt, są sprawy pewne, są dane, wiemy na czym stoimy. I wiecie, co się powinno odbyć w tym momencie? Powinno się w naszej głowie odegrać inne zdanie. I teraz jak to zdanie powinno brzmieć? Zależnie od temperamentu. Może być takie: w dupie to mam i tak to zrobię. Okej, ale tym razem to się naprawdę może potoczyć inaczej. Postanawiam, że tym razem to będzie inaczej wyglądać. Tym razem mogę to zrobić inaczej. To jest magia, co się wydarzy. Ponieważ jeżeli zrobimy sobie taki wyłom w naszym postępowaniu, jeżeli przełamiemy standardy, te strefokomfortowe i zadziałamy inaczej, to już zawsze, słuchajcie, będziemy mieli taki przykład na to, taki dowód, że nas na to stać. I jak będzie taka następna trudna sytuacja, to nasz mózg, to my sami będziemy mieli skąd zaczerpnąć potwierdzenie, że mamy w sobie taką gotowość, że mamy w sobie taką siłę, że mamy w sobie taką zdolność, żeby zareagować, żeby porozmawiać, żeby zwrócić uwagę, żeby zmienić bieg wydarzeń. Wierzcie mi, doświadczyłam tego. Strefa komfortu nam nie służy. W strefie komfortu jest tylko pozornie komfortowo, bo jest po prostu znajomo, ale tam nie spełnia się marzeń, nic się nie zmienia, nie idzie się do przodu, słuchajcie. Ta strefa komfortu to jest kanapa pod naszym mózgiem i żeby sobie pomóc, to my musimy tą kanapę wypieprzyć przez okno, a jak się nie da, to przynajmniej na początek wykopnąć ją spod tego mózgu. I właśnie o tym dzisiaj Wam opowiadałam. I teraz słuchajcie, mam już gotowe odcinki na następne w tej serii, więc będzie ciekawie. Koniecznie kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Zajrzyjcie na bloga, ja zawsze wrzucam jakiś dodatkowy tekst, dodatkowy materiał, który może być dla Was ciekawy. Tesla, chodź no tu. Widzimy się na Facebookach i Instagramach. Kliknijcie, bądźmy w kontakcie i do zobaczenia już niebawem. Buziaki, pa pa. Babo, jednak robisz mi tu rozróbę, ty.